Cześć, witajcie. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać, w jaki sposób zawiązać sobie haczyk z łopatką. To tutaj, tak jak widzicie, posiada taką łopatkę, czyli nie ma dziurki do przewlekania. Stosuje się te haczyki przeważnie do metody spławikowej, do łowienia na spławik, ewentualnie do federa klasycznego, gdzie nie potrzeba po prostu wypuszczać i robić tak zwanego włosa, gdzie na końcu jest zawiązana albo pętelka jakaś, albo ewentualnie gumka jest do założenia peletu czy igła. Także dzisiaj będę chciał Wam pokazać właśnie, w jaki sposób zawiązać sobie haczyk z łopatką. Dla celów tutaj filmowych pokażę Wam to na większym haczyku, żeby było lepiej do zobrazowania, do pokazania Wam dokładnie. Natomiast wiadomo, że łowimy z reguły na mniejsze haczyki, na spławik, czy to na metodę klasyczną, na federa klasycznego. Także dla celów filmowych zrobię to na większym troszkę haczyku. Bierzemy sobie żyłeczkę i robimy taką pętelkę, taki po prostu półkole. Bierzemy sobie haczyk i wkładamy tutaj kciuka i do palca, żeby przytrzymać. Tutaj ten koniuszek musi nam troszkę wystawać. Za niego później pociągniemy sobie żyłeczkę. Bierzemy teraz, popatrzcie, tutaj żyłeczka sobie leży na łopatce. Bierzemy, wkładamy palec, dwa palce tutaj i robimy takie ósemki, popatrzcie, tu i przekładamy przez środek i przed łopatkę, tam przed grot. Obkręcamy i wkładamy tutaj znowu. Obkręcamy, taką ósemeczkę robimy, za grota, żeby przeszedł i znowu. Obracamy i znowu. To już będzie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 może wystarczy. Później przytrzymujemy sobie tutaj, wyciągamy palca i tutaj pod spodem, co mamy żyłkę, pociągamy. Czujemy opór i później pociągamy to ten koniuszek, który wystawał nam. I później nie dociągamy na sam tak na mocno. Musimy sobie uformować odpowiednio żyłkę, aby wychodziła z przodu od strony grota. Czyli z tej strony tutaj musi leżeć żyłka. O, popatrzcie, w ten sposób musi być. Musi wychodzić na łopatkę i wtedy dociągamy sobie mocniej. Popatrzcie, tak. Tak wyszło zawiązanie. Tutaj odcinamy sobie ten nadmiar żyłeczki, ponieważ nam tutaj nie jest potrzebny. Tak jak mówiłem, są haczyki z oczkiem takim, gdzie montujemy wtedy do metody feder, gdzie łowimy to czy na igłę, czy na gumkę. Tu sobie obcinamy koniuszek i mamy po prostu zawiązaną już zawiązany haczyk z łopatką. I co Wam mogę powiedzieć? Wiadomo, że do metody federa klasycznego przypon musi mieć co najmniej 50 cm. Odcinamy sobie żądaną odległość, czy to 50, czy 60, czy 70, czy ile będziecie uważać. Zawiązujemy pętelkę i mamy gotowy przypon do metody federa klasycznego, czy do spławika, jak już tam Wam będzie pasować do czegokolwiek. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli dla kogoś to było pomocne,
Zachęcam do subskrybowania, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału. Dajcie kciuka w górę, aby mógł film dalej mocniej się ukazywać w internecie. I cóż, czekajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się, na razie, cześć.